Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. To co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta, same delikatesy. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. No to zaczęło się. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Piłka wraca do środka. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Niestety dla nich, akcja spełzła teraz na niczym. Legia może zaatakować skrzydłem, dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Rzuca piłkę w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale czy ta okazja da prowadzenie? I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks, doskonała reakcja. Teraz krótkie rozegranie. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. No to mamy 1-0. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny.
Daleka piłka z rogu. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Slisz. Do Pawła Wszołka. I doskonała okazja! Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Rożnego w okolice jedenastki. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. I teraz wojskowi tracą piłkę. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. No, chyba trafi. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Legia teraz w natarciu. Może dośrodkowywać. Ale nic z tego. Spalony. Jednak spalony. Sam się zdziwiłem, bo wszystko było na styku, ale faktycznie. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Udane wejście w przeciwnika. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Jest! Brawo! Mamy remis! Nie poddali się piłkarze z Łazienkowskiej. Powalczyli! Teraz zbierają tego owoce. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. I mamy remis. 1-1. Robi się coraz groźniej. Mamy uderzenie. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Sokołowski. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Sokołowski. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony.
Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Czy wyjdą na prowadzenie? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. A zatem mamy wynik 2-1. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Teraz strata Legii Warszawa. Bez wątpienia było przewinienie. Będzie rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Zapada dobrze z piłką do przodu. Będzie próbował coś tu stworzyć. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Po technicznym mierzonym strzale z pół dystansu piłka wpada do bramki akurat tak, jak to sobie obmyślił strzelec. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Ale teraz dziura w defensywie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Ależ teraz interwencja bramkarza. Dzięki niemu wciąż, ale mamy zagrożenie bramki. To musi wejść! Ojej, nic tylko złapać się za głowę, gdy marnujesz taką okazję. Piłka spokojnie trafiła w bramkarskie rękawice i tyle. Do tego chorągiewka w górze, więc już w ogóle szkoda gadać. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Czy wykorzystają okazję? Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. A więc mamy 3-2.
10 minut do końca tego meczu. Verbić. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Ostatnie nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi. Jeszcze niczego nie przesądza. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Ale jednak ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Mladenowicz, Johansson, Slisz. Jest potwierdzenie, tylko dolicznie do regulaminowego czasu gry. Wejście bez faulu, piłka odzyskana. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali.